Pierwsza z najciekawszych nowości na targach CES 2017, jeżeli chodzi o elektronikę konsumencką, to są nowe telewizory firmy Samsung, które znajdują się po mojej lewej stronie. Jest to nowa technologia, właściwie nie do końca nowa technologia, tylko technologia odświeżona, zeszłoroczna technologia kropek kwantowych, która teraz została nazwana QLED. Jest to nadal telewizor LCD, natomiast tutaj Samsung bawi się tymi warstwami, które są pomiędzy matrycą, pomiędzy tym panelem, który podświetla nam matrycę umieszczone, i w ten sposób uzyskujemy najwyższą jakość, jeżeli chodzi o jakość oglądania telewizji, czy też wiadomo innych treści, które dostarcza nam Smart TV. No bo mamy właśnie także nowe Smart TV, nowe oprogramowanie bazujące oczywiście na Tizenie, bazujące na tym, co było w zeszłym roku, natomiast działające zupełnie inaczej. Jak widzicie, mamy teraz zintegrowane tak naprawdę to nasze Smart TV ze wszystkimi rzeczami, które nam się tutaj pokazują. To znaczy, chodzi o to, że nie musimy w każdą opcję wchodzić bezpośrednio, aby zobaczyć, co tam się tak naprawdę dzieje, tak? Czyli jeżeli otworzymy sobie nasze Smart TV, nasze menu, wybierzemy jakąś pozycję w menu, na przykład YouTube'a, czy na przykład Sport, to w tym momencie pokazuje nam się kolejny panel, na którym wyświetla się na przykład to, co jest w tej chwili, w danej chwili grane, czy rekomendowane nam do obejrzenia. I to jest bardzo ciekawa opcja. I ciekawa też opcja jest taka, że dzięki tym nowym funkcjonalnościom i dzięki nowym technologiom możemy także w końcu, no, powinno moim zdaniem to już być kilka lat temu, chociażby rok czy dwa lata temu, ale w końcu możemy sterować telewizorem w pełni za pomocą smartfona. I tu nie chodzi tylko o to, że możemy sobie tylko za pomocą telefonu sterować YouTube'em, ale także o to, że po prostu ten Smart TV możemy sobie tak naprawdę odpalić na telefonie i przewijać to menu na telefonie, wybierać konkretne opcje. I co ważne, one są też zintegrowane, jeżeli chodzi o sterowanie, czyli jeżeli na przykład otwieramy sobie YouTube'a, to w YouTube'ie to już było dostępne, ale jeżeli otwieramy sobie inną aplikację, tak na przykład Netflixa, to możemy sobie po prostu używać klawiatury z telefonu, no i wpisywać na przykład tytuł filmu, który chcemy wyszukać, tak? Kolejna rzecz to jest nowy pilot, jak widzicie tutaj, on nadal nie ma klawiatury, to jest wszystko tak uproszczone jak w zeszłych latach, natomiast chodzi o to, że mamy tutaj usprawnioną kontrolę głosową, czyli za pomocą głosu nie mamy nic z języka polskiego, ale po angielsku możemy wydawać komendy głosowe do telewizora i w ten sposób on będzie wykonywać to, co chcemy. I to naprawdę miało zostać bardzo usprawnione, to znaczy na tyle, że praktycznie bez pilota w tradycyjnym sensie, czyli bez używania guzików, będziemy mogli takim telewizorem sterować. Kolejną ciekawostką jest to, że te najwyższe serie Samsunga w tym roku nie będą zakrzywione. To znaczy tutaj Samsung mówi, że ta seria pośrednia to tak naprawdę będzie ten flagowiec i to będzie to zakrzywiona, ta zakrzywiona wersja, natomiast te tak naprawdę te numerki 8, 9, które w zeszłych latach były flagowe, nie będą zakrzywione. Ale wszystkie mają nowy system, jeżeli chodzi o mocowanie, nowy system też podnóżek. One mają być prostsze w użytkowaniu, bardziej stabilne i też wyglądać bardziej minimalistycznie, bo ta cała wizja Samsunga polega na tym, że ich telewizory mają się wpleść jakby w design naszego domu czy naszego mieszkania. Ma być to nie coś, co przeszkadza w wystroju, tylko coś, co ma być jego integralną częścią. I to chyba cała wizja Samsunga, która na ten rok jest przedstawiona. Pytajcie w komentarzach o więcej, czy dajcie na naszej stronie więcej informacji na temat QLED od Samsunga. Zapowiada się ciekawie, mówią, że jest to tak samo dobre albo nawet lepsze. No właściwie Samsung mówi, że lepsze od OLED-a, LG. Czy faktycznie czernie będą identyczne, tak jak w przypadku diod organicznych, które mogą świecić światłem własnym? Tutaj mamy podświetlenie, pamiętajcie, LED-owe na matryce LCD. Okaże się w testach profesjonalnych, także śledźcie internet. W 2017 roku zapowiada się ciekawie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam. Mówił oczywiście Szakal, no i zobaczcie także inne nasze filmy z CES 2017.